Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Project Zomboid, w którym to nasz bohater Zdzisław Bąk, ugryziony przez miejscowego wampira, no za wszelką cenę chce przeżyć kolejny dzień, nie przemieniając się właśnie z jednej z tych istot, tudzież w zombie. Słuchajcie, dobra, zobaczmy, co tu jest. Zmęczony mocno, nudności, niepokój. Zapalimy sobie papieroska, słuchajcie. No wyjechaliśmy właśnie naszym autem na Grandę, tak zwaną. Niestety pobliska stacja benzynowa nie chodzi, to znaczy nie ma prądu, dlatego też nie można pobrać benzyny. Trzeba byłoby mieć agregat przy sobie. Lekki ból. No nie zażyjmy jeszcze te tabletki. I przyjemnie gorąco. No ale co, on ma się rozebrać? 26 stopni. No w sumie to jest gorąco, słuchajcie. Kurczę, żebym nie żałował tego. Sweter, może sweter? Bo tutaj to chroni, a ten sweter, może sweter zdejmiemy? Przestań używać. Dobra. Zostawmy ten sweter sobie tutaj. Dobra, prześpimy się tutaj. Chociaż 20, zmęczony. Dobra, prześpimy się. Prześpimy się w samochodzie. Aha, muszę tu chyba coś takiego zrobić. Ok, i spać. Miejmy nadzieję, że nas nikt w nocy nie zaatakuje. Czemu? No tak, brudny bandaż. No słuchajcie, no nie jest za dobrze. Co my tu mamy? Zjedzmy sobie najpierw całość. Obawiam się, że to są chyba ostatnie dni naszego bohatera. Niestety, kurde. Bandaż sobie weźmiemy jeden. Dobra, musimy zmienić opatrunek. Gdzie on jest? Tutaj. Musimy to zrobić dosyć szybko. No właśnie. No właśnie. Lekki ból. Zapalmy sobie jeszcze. Gorączkę też mamy. Kur... Oj, coś czuję, coś obawiam się, słuchajcie, że to ostatnie witaminy. Dobra, mamy pustą butelkę. Witaminki se schowamy w samochodzie, do samochodu. Butelka z wodą, butelka. Kurczę, jesteśmy obciążeni. Kurde. Dobra, wysiadamy z tego samochodu. Do bagażnika. Jak to wygląda, słuchajcie? Byśmy podjechali sobie, ale wiecie co? Może się przejdziemy jednak. Zaznaczmy sobie tutaj
Stację, więc no, gdzie my jesteśmy? Zobaczcie, aż daleko tutaj. Aha, no tu to jest stacja, okej. Tu jeszcze jakieś są dwa budynki. Trzeba by to sprawdzić. Jak to daleko? Tam są. Umarlaczki jakieś. Nie będziemy podjeżdżać. Jest ich tu trochę, cholera. Tutaj też, kurde, dobra, wiecie co, nie, wsiadamy w samochód. Też nie ma sensu tak daleko się od samochodu oddalać. Kurde, no. No jest ich tu trochę, kurde, no. Wszędzie ich już jest pełno. Obawiam się, że bardziej w las, znaczy się, tu jest jakby może ich mniej. Nie. Kurde, to jakieś są centra handlowe. Warto by było tu się gdzieś, kurczę. Zatrzymać. Tu jest jakiś plac. Dobra, słuchajcie, co będzie, to będzie, tak? Trudno. Gorączka, słuchajcie, najlepiej to by trzeba było się przespać. Strasznie gorączka, no, mamy. Mamy gorączkę, słuchajcie. Tu idzie jeden, tu idzie drugi. Dobra, bierzemy się za nich. Chodź, chodź. O kurde. Dobra. Rozejrzyjmy się. Okej. Ojejajajajaja, no kurde, no tak żałuję tego. Ale co zrobić? No życie. Życie. Mówi się trudno, słuchajcie, i jedzie się dalej. Dobra, tutaj możemy się rozejrzeć, ten budynek, to może być ciekawe. O kurde, ile tu ich jest. Dobra, spróbujemy tutaj. Gorączka. Najlepiej to by się trzeba wrócić do domu i odleżeć trochę, słuchajcie. I chyba tak zrobimy, ale najpierw sprawdźmy jeszcze. Sprawdźmy jeszcze, papieroski sobie weźmiemy, oczywiście, że tak. Ktoś już nas zauważył. Musimy się go pozbyć. Dobra. Sprawdźmy mapę. Dobra. Mapę możemy. Bagażnik zamknięty był, kluczyki nie mamy do niego. Sprawdźmy jeszcze w bagażniku. Nic nie ma, dobra. Sprawdźmy, słuchajcie, jeszcze to auto. Tu się przemieszczają, tu jakaś taksówka. Kurde, no. Dobra, sprawdźmy jeszcze to auto. Chorzy jesteśmy, naprawdę chorzy jesteśmy. Kurczę, nam dynda już
Zabandażowane. Musimy się, słuchajcie, wrócić jednak do domu i odkurować. Może się uda. Papieroski, fajnie. Sprawdźmy mapę. Tam coś pisało. A nie, myślałem, kurczę. Sorki. Dobra. Papier toaletowy. O, są kluczyki, ale nie ma, nie ma ten. Kluczyki to zostawmy sobie w ten. Otwórzmy. Albo nie, weźmy. Czemu nie? Dobra. Ciekawe, czy to jest paliwo. Podnośnik samochodowy. Weźmiemy sobie. Wiecie co, udajmy się. Zobaczmy jeszcze, kurczę, chciałbym zobaczyć, co w tym... Dobra. Niech podejdą tutaj. Daleko chyba od domu nie jesteśmy. Kurde, no. To zabijanie nam coraz to lepiej wychodzi. W sumie to też nie można mówić hop, nie? Póki się nie przeskoczy, jest takie przysłowie. Mapa z oznaczeniami. Weźmiemy sobie. Sprawdź mapę. Rozwód. Tu coś jest. Ale dobra, spoko. To się wszystko nam na mapie pojawi teraz, naszej. Kluczyki musimy schować tutaj. Przypniemy sobie. Dobra, zobaczmy jeszcze ten samochód tak szybko. Nie patrzyłem, kurczę, czy są, czy jest paliwo w ogóle. Kluczyk kolejny. Czasopismo sobie weźmiemy. Zapałki sobie też weźmiemy. Mapę, grzebi. Kurczę, te kluczyki to też by się przydały. Dobra, weźmiemy wszystkie kluczyki, słuchajcie, musimy zbierać. Trudno. Jak nie, my nie dostaniemy do tego prawa, znaczy nie, nie poprowadzimy auto, to nie damy nikomu innemu. Tak jest. Tacy jesteśmy. O, o. No, no, no. Bez takich. Dobra, zauważyli nas. Dobra, wiecie co? Uciekamy stąd. Jedziemy do domu. Musimy się wykurować jednak. To nie, nie są przelewki. Tu są jakieś, kurde, z ubraniami jakieś pewnie chyba. Nie wiem. Kurde, no przyjrzałbym się z bliska jeszcze. Dobra, wiecie co? Zobaczymy, co to jest za sklep. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy ten sklep już. Bądźmy chociaż... To jest jakiś, kurczę, tam już prawie nic nie ma. Co to za... Są dwa morlaki. Pozamykane. Nie wiem, czy jest warto tu w ogóle zaglądać. Wracamy. Wracamy, tym bardziej, że już nam burczy w brzuchu. Mamy gorączkę. Średnie obrażenia. Wracamy, słuchajcie, do domu. Wracamy do domu. Zobaczmy jeszcze, gdzie jesteśmy mniej więcej. Jesteśmy tutaj. Czyli trzeba by było... A, podjedziemy sobie tutaj tędy i objedziemy tak tutaj może. Dobra. Oho, tutaj coś czuję, że mogą być jakieś, kurde. A, to jest szkoła. Zobaczyli, ich jest. Wiadomo, no. Tu jest jakiś samochód chyba. No jest ich, kurczę.
Czekajcie, bo już po prostu się zgubiłem. Tu dobrze jedziemy. Teraz musimy tu w prawo, w lewo skręcić, dobra. Brudny, co weźmiemy ze sobą? Wyjdźmy. Co my tu mamy ze sobą ze środka? Aha, dobra, to weźmiemy sobie, schowamy tu, tak. Czasopisma 2, podnośnik samochodowy, to możemy zostawić przy samochodzie, worki na śmieci tutaj, zapałki to sobie weźmiemy, podnośnik samochodowy, dobra, jeszcze mamy tutaj, a co jeszcze tutaj przy sobie mamy? Butelka, butelka z wodą, brudny materiał, trzeba będzie to kiedyś też umyć. Dobra, mapę Louisville to niepotrzebnie mamy, ale to się spali najwyżej. Dobra. Weźmiemy sobie tutaj. Okej, okay, teraz tutaj. Zobaczmy, ten podnośnik sobie schowajmy tu. Chociaż nie, nie będziemy go tu brać. Przecież tu możemy schować ten podnośnik. Samochodowy. Wszystkie takie rzeczy, tak jak... Tak, dobra. Teraz tak, to włożymy do bagażnika i plecak na plecy i idziemy do domu. Dobra. Tak, co tutaj mamy? A no właśnie, kurde, nie zauważyłem. Za szybki jestem, słuchajcie. Za szybko bym wszystko chciał. No właśnie. Ile tu zapałek mamy? Nie można tych zapałek dołączyć? Chyba nie bardzo. Nie. Trudno. Zapalniczki też nie tam... Nie. Dobra, też nie włożymy. Ale dobra. Co mamy w plecaczku? Chipsy. Chipsy tortilla, zjemy sobie. To tutaj. Lukrecja. Nasiona na słonecznika to nie. Weźmiemy sobie orzeszki. Tu schowajmy. To wszystko sobie... Żelki, bułeczki, jakieś pierdoły. Tak, tu jeszcze jest, mamy tak, butelka po wywielaczu z wodą. O, napijemy się. Słuchajcie, dobra, weźmiemy to, napijemy się wody prosto z tego. Dobra, bo z wodą, aha, to trzeba było napełnić. My mamy wszystkie już takie wina do domu. A wino sobie weźmiemy też jedno. A co? Już ostatnie chwile naszego może życia. To co będziemy sobie żałować, słuchajcie? Co sobie będziemy tam żałować? Tu jeszcze weźmiemy... jak tam? Zdrówko. Uuu, brudny bandaż, dobra. Zaraz go się tym zajmiemy. Gazeta. Naprawa pojazdów. Dobra. Kawałki materiału. To tutaj, czekajcie, tu. O. Gdzie to? Okej. Okay. Bandaż weźmiemy. Weź jeden. Nie. Tutaj.
Nici to chyba też co tu weźmiemy. Co tu jeszcze mamy? Depresję weź. Przeciwbólowe weź. Jakie witaminy weź. Czerwone wino niepotrzebnie. Co tutaj robi? Bourbon. Dobra, słuchajcie, musimy sobie teraz tak weź. Teraz tak, to wypakować, to wypakować. Wypakuj. Dobra, i jedziemy z tym bandażem. Zdejmij bandaż. Zdezynfekuj bourbonem. Bandażem. Dobra, zabandażowane mamy. Teraz tak. To sobie wypijemy, bourbon, butelkę. Napełnimy może? Napełni. Butelka, wszystko napełni. Dobra. Idziemy pić. Się upić i coś zjeść jeszcze widzę chyba. Burczy w brzuchu. Dobra. Ostatni posiłek, słuchajcie, być może. Zjedzmy sobie jakieś kurczę zupę. Gdzie ja to wziąłem, włożyłem? Czekajcie, tu jeszcze coś jest z czerwonego wina. Już za dużo mamy. Z puszka zupy. Otwórz. Całość. Dobra, idziemy na górę. A, nie no, zostawmy sobie tu jeszcze jakieś rzeczy zbędne. Klucz. Dobra. Idziemy na górę się uchlać, słuchajcie. Idziemy spać. Tak jest. Wypijemy, znaczy tak, zapalimy sobie papieroska. Weźmiemy sobie witaminki. Przeciwbólowe też sobie zażyjemy. Antydepresanty, słuchajcie, i na końcu co zrobimy? Napijemy się troszeczkę białego winka. Całość. A niech mu lekko będzie, słuchajcie. Ponowałbym ki, bo jest bolowy, położyć tutaj i idziemy spać. Zobaczcie, umieramy. Śmiertelne obrażenia. No, także słuchajcie. Musimy się z naszym kochanym Zbyszkiem, jakim Zbyszkiem, ojejku, mylą mi się bohaterowie w ogóle z serii, panem Zdzisławem pożegnać. Trudno, słuchajcie, nie da się przeżyć tego, krytyczne obrażenia, nie wiem w ogóle jak to teraz, no nie da rady chyba, to już koniec. Nerwowy wrak. Zdejmiemy z siebie wszystkie te rzeczy nasze, bo nie będziemy nosić, po co. Pogramy sobie na gitarze. Włóż do szafy. Włóż do szafy. Włóż do szafy. Ej, kurde, no to też sobie włóż do szafy. Kółko do szafy. Policyjną też do szafy, słuchajcie.
Plecak może też w sumie. Tak. Czemu by nie? Do szafy. Zobaczcie. Co jesteśmy? Umyjemy się. Gdzie jesteś? Tutaj umywalka. Tutaj. Napełni. Wyczyść siebie. Ostatnia kąpiel. Mydełka nie mamy, więc trochę nam to zejdzie. Dobra. Oj! Pauzę wcisnąłem. Zejdźmy sobie na dół. Proponuję, słuchajcie, jeszcze się może zabandażować jeszcze raz. Aha, teraz tak, te tabletki, to wszystko to możemy tu odstawić. Zapalimy sobie papieroska ostatniego, słuchajcie. No i co? Zdejmujemy bandaż, słuchajcie. Koniec. Żywy trup, słuchajcie. Udało nam się przeżyć, słuchajcie, 1 miesiąc, 2 dni i 10 godzin. Zabiliśmy 158 zombie. Och. Trudno, słuchajcie. Co zrobić? Co zrobić? A tak, zapowiadała mu się dobrze ta przyszłość. No ale trudno, słuchajcie, dzięki, że byliście razem cały czas przez tą serię Zagrajmy w Project Zomboid. Dzięki, że byliście z naszym bohaterem, panem Zdzisławem Bąkiem. Nie wiem, co teraz robić, czy kontynuować dalej serię inną postacią, zupełnie w innym mieście. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. No mam jeszcze trochę więcej serii, za sobą ciągnę. Nie powiem, że jest to troszkę jakby sprostać wszystkiemu, bo i praca, i rodzina, i dzieci, słuchajcie, no i jeszcze gry. Ale jakoś damy radę, słuchajcie. Myślę, że nie jest tak źle. Także dzięki jeszcze raz, że jesteście. Zachęcam was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Co myślicie, czy dalej kontynuujemy serię Project Zomboid inną postacią? Wiadomo, no bo już nie z Zdzisławem Bąkiem, ale może inną postacią, w sensie może kobietką i w innym zupełnie mieście. No dajcie znać, słuchajcie. Także... Widzimy się już niebawem, mam nadzieję, bo nie zaprzeczam, gra jest naprawdę super. Naprawdę super. No i co? Trzymajcie się. Cześć!